Chcemy, proszę Państwa, zakończyć dzisiejszy program 3 minutami rozmowy z panem Antonim Chudzyńskim. Ale to są takie 3 minuty, dla których warto było pracować 10 lat. Czy pan zawsze wiedział o tym, że żadnej katastrofy gibraltarskiej nie było? Zawsze. Ale nie wolno panu na ten temat rozmawiać. Nie. Proszę pana, kilka lat temu odbywaliśmy bardzo ważną dla mnie i bardzo ważną dla historii rozmowę. Tak. Zapytał mnie pan wówczas, cytuję, dlaczego pan się upiera przy tym, że zamach odbył się na lotnisku? Pamięta pan? Pamiętam, tak. Zapytałem, co pan sugeruje? Czy chce pan powiedzieć, że zamach odbył się gdzie indziej? Pamięta pan? Tak jest. Dzięki tej pańskiej uwadze, wydaje mi się, historia zbliżyła się do prawdy gibraltarskiej. Ale kiedy zapytałem wówczas pana, czy wolno mi powołać się na pana, odpowiedział pan. Co pan wtedy odpowiedział, pamięta pan? Nie, proszę mi przypomnieć. Powiedział pan, proszę bardzo, może pan się na mnie powołać. Tak jest, może pan zawsze. Natomiast, powiedział pan, ja ani nie potwierdzę, ani nie zaprzeczę. Tak. Możliwe, że tak powiedziałam, ale dzisiaj mogę panu powiedzieć szczerą prawdę, że w moim pojęciu tej katastrofy nie było. A co było? Tego nie wolno mi powiedzieć, ani historia tego nie zna, bez wglądu w akta Foreign Office w Londynie. Proszę pana, pułkownik Protasewicz w swoich tajnych notatkach zapisał następujące zdanie. Cytuję je. Katastrofa gibraltarska nastąpiła na skutek wypadku, który stanowi tajemnicę państwową. To jest mylne sformułowanie w moim pojęciu. Dlaczego? Dlatego, że to nie było, proszę pana, katastrofy lotniczej w tym znaczeniu, w jakim i cały świat o tym wie, że generał był w samolocie, że samolot runął do morza, że wyłowiono tylko zwłoki generała Sikorskiego, natomiast wszyscy jego towarzysze zginęli w falach Atlantyku. To jest opinia całkowicie mylna. To nieprawda. To nieprawda. A jaka jest prawda? Nie mogę panu tego powiedzieć. Dlaczego? Mogę tego powiedzieć, że w moim pojęciu w tym samolocie, który uległ wypadkowi generała Sikorskiego nie było. A więc jak państwo słyszeli, miarodajny świadek tej historii, pan Antoni Chudzyński, wysoki oficer MI5, kontrwywiadu brytyjskiego, sekretarz ministra spraw zagranicznych Tadeusza Romera stwierdza dzisiaj, po blisko 60 latach, stwierdza autorytatywnie, iż nie było żadnej katastrofy gibraltarskiej. Więcej, iż generała Sikorskiego w ogóle nie było na pokładzie samolotu, który uległ tak zwanemu wypadkowi. Co to oznacza? To oznacza jedno. Generał Sikorski nie żył już od wielu godzin. Najprawdopodobniej, tak tę historię rekonstruujemy, został zamordowany w Pałacu Gubernatora gdzieś około godziny 16. Pozostało tylko jedno pytanie. Kto stał za tą zbrodnią i kto tej zbrodni dokonał? Wierzę, proszę państwa, że także na to najtrudniejsze pytanie w tej historii znajdziemy kiedyś prawdziwą odpowiedź.